zaburzenia adaptacyjne czy ostra reakcja na stres. Wojsko wyszukuje takich metod. Pan się musi poddać badaniu. Wobec takiej sytuacji skierujemy pana na obserwację sądową psychiatryczną. Po prostu jak ktoś będzie chciał kogoś usunąć, to da radę. Sprawa oczywiście została odrzucona. To czwarty rok walki młodszego chorążego Adriana Czmielewskiego z armią o uznanie tego, co dawno orzekli cywilni psychiatrzy, że nie cierpi on na żadną chorobę psychiczną. Chorąży Czmielewski nie jest jedyną ofiarą tego samego mechanizmu. Cywilny psychiatra potwierdza brak jakichkolwiek problemów, podczas gdy wojskowi specjaliści diagnozują ciężką chorobę psychiczną. Wywodząca się z Rosji psychiatria represyjna, czyli osadzanie niewygodnych ludzi w tzw. psychuszkach, ma długą i mroczną tradycję. Po raz pierwszy bolszewicy zastosowali ją wobec lewicowej działaczki Marii Spiridonowej w 1918 roku. Od tamtej pory ofiarami tego rodzaju prześladowań padły dziesiątki tysięcy ludzi. Wiele wskazuje na to, że 100 lat od jej wynalezienia psychiatria represyjna wciąż ma się dobrze w polskim wojsku. Adrian Czmielewski przeszedł przez wszystkie kręgi psychiatrycznego piekła. W trakcie prawnej batalii z byłą żoną, która poskarżyła się na niego do przełożonych, został skierowany na dwutygodniową obserwację psychiatryczną w 10. Klinicznym Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. Od pierwszego dnia byłem faszerowany lekami psychotropowymi. Leki dostawałem, jak się okazało, bezpodstawnie. Miałem już być po dwóch tygodniach wypisany, nie zostałem wypisany. Zostałem na kolejne 2 miesiące. Mimo pisemnej zgody chorążego Czmielewskiego, szpital w Bydgoszczy nie odpowiedział nam na pytania dotyczące jego działań wobec mężczyzny. Natychmiast po wyjściu ze szpitala żołnierz udał się do cywilnego specjalisty. Od razu udałem się do wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego w Bydgoszczy, do pana doktora, który już w tej dokumentacji, którą tu posiadam, zarzucił, że to jest niemożliwe, żebym w ogóle był chory. Żeby jakiekolwiek urojenia związane z chorobami psychicznymi można było mi przypisać. Problem w tym, że wbrew kolejnym cywilnym orzeczeniom lekarze wojskowi stwierdzili u chorążego trzeci stopień inwalidztwa i osobowość paranoiczną. Opinie wojskowych lekarzy stały też w jawnej sprzeczności ze służbowymi opiniami przełożonych chorążego w jednostkach NATO. Wielokrotnie nagradzany żołnierz o nienagannej służbie został zwolniony na podstawie orzeczenia o inwalidztwie 8 miesięcy przed uzyskaniem świadczeń emerytalnych. W przypadku Adriana Czmielewskiego prawdopodobnie zadziałała machina bezrefleksyjnego powielania kolejnych orzeczeń. Konkretnych powodów zastosowania represji psychiatrycznej można dopatrywać się w historii innego byłego już żołnierza, także wielokrotnie nagradzanego, także o wybitnych wynikach, skierowanego na służbę w 11. Brygadzie Zmechanizowanej w Żarach. Okazało się, że oficer nie ma tam zbytniego autorytetu, jest po prostu poniżany. Upokarzany przez wyższych przełożonych. Były przypadki molestowania seksualnego, głodzenia żołnierzy na poligonie. No i zacząłem zgłaszać pewne problemy przełożonemu. No i z chwilą, kiedy podjąłem te próby pomocy słabszym, no okazało się, że zapłacę za to bardzo wysoką cenę. Postawa podporucznika nie podobała się dowódcy. Podczas jednego z cotygodniowych apelów w obecności całej jednostki wydaje on polecenie przewiezienia żołnierza do szpitala psychiatrycznego. Cywilni specjaliści diagnozują co najwyżej lekką przypadłość, na którą pomoże 30-dniowy urlop. Co innego Wojskowa Komisja Lekarska. Ta na podstawie tej samej przypadłości stwierdza znaczne upośledzenie zdolności przystosowawczych, powodujących niezdolność żołnierza do służby. Żołnierz udaje się do niezależnej od dowódcy Centralnej Komisji Wojskowej. Przewodniczący tej komisji uchylił oba orzeczenia i nakazał służbowe przeniesienie mnie do jednostki wojskowej innej niż panował konflikt. Co wykonano dopiero po pół roku, przenosząc mnie, czyli osobę, która była chwilę osobą niepoczytalną, niezdolną do zawodowej służby, tylko przeniesiono mnie do
jednostki rozpoznania wojskowej, czyli jak to się potocznie spostrzega, do czerwonych beretów. Ktoś jednak dba o to, aby grzywa nie dotrwał na służbie do otrzymania świadczeń emerytalnych. Mimo uzyskania honorowej odznaki tej jednostki, armia rezygnuje z żołnierza o wybitnych osiągnięciach i po ukończonych 6 kierunkach studiów. Świetnie wykształcony mężczyzna rozwinął własną działalność, która pozwoliła mu stanąć na nogi finansowo. Po wojsku zostały mu stosy dokumentów z batalii prawnych oraz przekonanie, że psychiatria represyjna jest wpisana w funkcjonowanie polskiej armii. To jest taki standardowy ruch wyższych przełożonych, ażeby kogoś się pozbyć. W sytuacji, kiedy podejmowane jest decyzje co do usunięcia kogoś, to są koordynowane ruchy praktycznie we wszystkich instytucjach wojskowych. Także na pytania dotyczące tego żołnierza brak odpowiedzi ze strony wojska, które informuje nas, że 11. Brygada została rozformowana, a dowódca odszedł na emeryturę. Sprawy więc nie ma. Ofiarą podobnego działania padł szeregowy Michał, który ukrywa twarz i głos, bo wciąż obawia się szykan ze strony armii. W jego przypadku represja psychiatryczna ma powód czysto finansowy. Byłem bramkarzem na zawodach wojskowych w Toruniu w roku. Doznałem uszkodzenia centralnej wewnętrznej części kolana. Nie mogłem już sprawnie chodzić, nie mogłem już biegać. Przyjmowałem leki przeciwbólowe, miałem założone bandaże. Niesprawny żołnierz jest nieustannie poniżany przez kapitana. W kilku dniach obrażania ciągłego już nie mogłem wytrzymać tego z nich. Miałem przyjąć na stan kolejny niesprawny samochód. Nie mogłem tego wytrzymać. Chodziłem w koło, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Przyszedł kapitan do garażu, zaprowadził mnie do psychologa. Po rozmowie z nią uspokoiłem się. Następnego dnia do jednostki przyjeżdża karetka pogotowia. Zawozi żołnierza do szpitala dla psychicznie chorych. I w tym przypadku cywilny psychiatra nie stwierdza u żołnierza żadnych zaburzeń. Co innego komisja wojskowa, która wydaje orzeczenie o ostrej reakcji na stres. Kilka miesięcy później szeregowy otrzymuje orzeczenie o niezdolności do służby. Jedzie do odległego od miejsca służby Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie lekarze nie stwierdzają żadnej reakcji na stres. Michał wraca do jednostki, lecz stan nogi pogarsza się. Kiedy ląduje na rejonowej komisji lekarskiej, dziwi go, że specjalistów mało ciekawi stan jego nogi. Ortopeda zajął się mną przez dosłownie 2 minuty. Natomiast u psychologa to była całkiem inna rozmowa. Budzę się na z bólu kolana. Ona mówiła, że budzi się pan, przychodzi pan do pracy niewyspany, ma pan zaburzenia snu. Tak, mówię, z bólu nogi. Poszedłem przez kolik też do psychiatry. Okazało się, że już w dokumentach widniały zaburzenia adaptacyjne. Te okazały się podstawą do zwolnienia z wojska. Choć od tamtej pory sąd unieważnił orzeczenia komisji wojskowych o chorobie umysłowej, wojsko wciąż nie chce uznać racji żołnierza. Gra idzie o odszkodowanie, które wojsko musiałoby wypłacić, uznając, że stan fizyczny żołnierza został spowodowany kontuzją w pracy. Wydaje mi się, że jak chce kogoś zwolnić, jak ktoś już nie może biegać, chodzić, nie jest taki sprawny, to właśnie wojsko wyszukuje takich metod zwolnienia typu zaburzenia adaptacyjne czy ostra reakcja na stres. Wojsko wyszukuje takich metod. Strategię przypisania choroby umysłowej zastosowano też wobec sygnalisty Roberta Pankowskiego, ujawniającego nieprawidłowości w żandarmerii wojskowej. Odkąd żandarmeria wojskowa dowiedziała się, że jestem sygnalistą nieprawidłowości w informacji, szkalują moją opinię, udostępniając dokumenty medyczne różnym dziennikarzom. Gazeta Polska napisała artykuł i przez to musiała ponieść konsekwencje. Konsekwencje w postaci sprostowania fałszywych informacji dotyczących zdrowia psychicznego żołnierza, które miały podważyć jego wiarygodność jako sygnalisty. To jednak nie koniec historii. Prokurator wojskowy z Lubina skierował mnie do tej miejscowości na badania psychiatryczne, gdzie prowadzący badania lekarz próbował wymusić na mnie poddanie się czynnościom badania poprzez groźby pozbawienia mnie wolności. Obawiający się kolejnej próby przypisania mu choroby psychicznej żołnierz nalega na obecność przy badaniu adwokata. Psychiatra nie godzi się na udział adwokata i grozi żołnierzowi badaniem przymusowym.
Panie majorze, prędzej czy później będzie się pan musiał poddać zadaniu. My mamy dwa wyjścia. Zatelefonować do prokuratora, że pan się nie zgodził i zaproponować, że wobec takiej sytuacji skierujemy pana na obserwację sądową psychiatryczną. Jak twierdzi autorytet w dziedzinie psychiatrii, wysyłanie żołnierzy na badania psychiatryczne może być sygnałem poważnej anomalii. Najczęściej się zdarza wtedy, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem mobbingu, czyli wywierania nacisku na swojego podwładnego, upokarzania go, sprawiania go w trudnej sytuacji. Granica pomiędzy rozkazem i możliwością mobbingu jest bardzo cienka i specjaliści od mobbingu muszą rozstrzygać, czy nie jest to na przykład postępowanie, które ma na celu skierowanie kogoś na badania psychiatryczne, ma na celu zdyskredytowanie osoby, która ma słuszne jakieś pretensje. Adrian pracuje obecnie w ochronie, Robert w branży motoryzacyjnej, a Michał ze względu na swój stan jest bezrobotny. Cała trójka prowadzi z armią batalie sądowe. Sławomir ma własną firmę i o wojsku chce zapomnieć. Edyta Rzemła, Marcin Wyrwał, Paweł Ławiński, Onet.